Cześć, dzień dobry. Dzień dobry Wam wszystkim. Poczekajcie sobie, chyba tylko ekran tak wezmę trochę. O, przeczyszczę, bo widzę jak zamgłą, ale może ja dzisiaj od rana w ogóle widzę jak zamgłą. Czekajcie. O, chyba lepiej. O, jest dużo lepiej. Dziękuję, ale jest dobrze, jest super. Teraz ostro widzę, tak miałam, jaką miałam mgłę. A dzisiaj mam, słuchajcie, cztery psy ze sobą, więc mam nadzieję, że nie będą nam przeszkadzać, a może nawet z nami się komunikować, ale też w nocy dawały czadu, po prostu cały czas słyszałam stukanie w domu małych kopytek, więc mam wrażenie, że mam po prostu mgłę z niewyspania. Cieszę się, że jesteście. Niektórzy czekali od wczoraj, ja już od dzisiaj czekam, napisała obserwatorka. O, cześć, dzień dobry. Ania odpowiedziała jej, a ja myślałam, że będę pierwsza, która czeka. Właśnie taka pierwsza, a trochę druga. I niektórzy od godziny właśnie po północy. O, i Hope też napisała coś. Dawno cię, Hope, nie czytałam. Ciężki temat dla mnie, zdrada i odejście męża weszły mi właśnie w zęby. Konsekwencje tragiczne i nieodwracalne stomatologa ścięła. No to o tym też trochę pogadamy. Bardzo ci współczuję tak w ogóle. Jest mi przykro, że czegoś takiego doświadczyłaś, ale myślę, że nasza doktor Wiola dzisiaj odpowie nam na wiele różnych pytań, ale napiszcie, kochani, co tam u Was słychać, jak tam coś fajnego się u Was wydarzyło, coś dobrego się wydarzyło. Ja Was też zapraszam na wczorajszy live, kto nie był, był live z kodami emocji, zrobiliśmy live o godzinie 20. Obiecałam sobie, że będzie 45 minut tylko trwał, a trwało oczywiście 2 godziny i tutaj cuda się działy, jak zwykle były różne osoby, które chciały poczuć tą metodę na sobie i były osoby z lękiem i z poczuciem winy, też z różnymi boleściami i Darek z Martą robili tam przeróżne rzeczy i medytowaliśmy na koniec, także Was zapraszam, sobie możecie odsłuchać, bo to też działa, jak się odsłuchuje, jak twierdzi Darek i Marta. O, Marlena Gajowicka. O, Ania Agnieszka pisze tak. Live był piękny i działo się, bardzo ci dziękuję. Bluza z Donaldem, mega tak. A, to ta bluza, to chyba z sieciówki taka totalna była wtedy, że był sztos. No to fajnie, to was zapraszam, sobie możecie odsłuchać, jest na moim Instagramie. I dla tych, którzy jeszcze nie mają planów na piątek, gdybyście chcieli się spotkać, to w piątek mamy całodniowy warsztat z kodami emocji, na który są jeszcze bilety, bo to jest duża sala bardzo. To jest w hotelu Arche w Alei Krakowskiej w Warszawie i warsztat jest od 10 do 17, 18 myślę, że będzie trwał, gdzie wspólnie będziemy go prowadzić. Ja będę bardziej taką część merytoryczną, będę opowiadała o tym, skąd się biorą przekonania i dlaczego one tak wpływają na nasze życie. Będzie trochę o miłości, czym ta miłość jest, jak nas warunkuje. No, różnych takich psychologicznych rzeczach, więc jakbyście chcieli, a oczywiście kody emocji będą pokazywały trenerzy kodów emocji, to są licencjonowani trenerzy w Polsce kodowania emocji, tej metody, zresztą byli tutaj ze 2 razy, to już trochę o tym wiecie. Niezależnie od wszystkiego warto to poznać, czy się pracuje tą metodą, czy inną. Są takie rzeczy, które tak jak w biologii totalnej, w radykalnym wypaczaniu rzeczywiście działają i ludzie uwalniają przeróżne rzeczy, które trudno jest w takiej bardziej tradycyjnej metodzie, albo to dłużej trwa. Więc gdybyście chcieli sobie zobaczyć to na żywo, to też jeszcze ma niesamowite oddziaływanie wtedy, kiedy jest tłum, kiedy jest dużo ludzi i wysyła tą swoją energię i ta energia się łączy. To zawsze, niezależnie od metody, to naprawdę... dzięki Agnieszka. Także gdybyście chcieli, to Was zapraszam. Będę tam cały dzień dla Was też z Wami, będę z Wami tego doświadczać, więc możecie jeszcze kupić bilety i się z nami spotkać. No właśnie, a niektórzy piszą, Małgosia pisze, dzisiaj dyskoteka w szkole dla dzieci. Dyskoteki w szkole to jest to totalnie, słuchajcie, jak Małgosia powiedziałaś dyskoteka w szkole, to ja mam aż ciary. Ja myślę, że ja w ogóle jestem utkana z dyskotek szkolnych. Ja tak kochałam dyskoteki szkolne, słuchajcie.
Ja w ogóle miesiącami się przygotowywałam na dyskoteki szkolne. Mam tyle wspomnień z dyskotekami szkolnymi, z właśnie i z strojeniem się na nie, z malowaniem, z tymi pierwszymi tańcami. To w ogóle chyba bardzo psychologiczny temat jest. Dyskoteki szkolne w naszych wspomnieniach. Jak dyskoteki szkolne kształtowały nasze życie i kształtowały naszą psychikę? Chyba nie będziemy o zębach dzisiaj rozmawiać, tylko o dyskotekach szkolnych. A czekajcie dzisiaj, wróżby, no tak, no bo się zbliżają Andrzejki. A, no tak, o Jezu, to ja jutro powinnam była zaprosić kogoś od wróżenia, żebyśmy sobie powróżyli. A zaprosiłam Jakuba Bączka, no to już nie będę, to Jakubowi daleko od wróżki, a będzie opowiadał o swojej nowej książce z Jolą Kwaśniewską o samotności. Więc myślę, że tak czy siak będzie ciekawy. Jakub Bączek jest zarąbisty, więc pewnie go lubicie. A właśnie coś piszecie. Dobrze. Wieczorem. Co wieczorem? Kasia wieczorem. Nie wiem, co wieczorem. Poczekaj. A co było wczoraj wieczorem? Był live. Zrobiłam live z kodami emocji. Opowiadaliśmy o metodzie. Różne osoby się włączały na live'a. Możecie go zobaczyć na Instagramie. Jest fajny, no sobie możecie popatrzeć. Niektórzy mają wywiadówkę w liceum. Ja też muszę sprawdzić, może ja mam i nie wiem o tym, że mam. Dzisiaj się wróży. A, bo to się dzisiaj wróży, 29 się wróży. No właśnie, wróżbita na jutro. Byłam na spotkaniu z Jakubem, książkę mam. Link do live w komentarzach. A, link do live'a Daniel pisze, że macie w komentarzach. Nie wiem, czy to Daniel, czy już mój syn przejął tutaj wydawanie mojego programu. Wieczorem go się będziemy lać wosk. Nie, ja wieczorem mam grupę wsparcia. Pozdrawiam, tutaj widziałam jedną z moich dziewczyn. Co środę spotykam się od 18 do 23.30 z dziewczynami. Mamy grupę wsparcia, którą prowadzę z Martą Żysko. Pamiętacie, ogłaszałam taką grupę. Myślę, że te grupy jeszcze będą, więc jeśli będziecie mieli ochotę, to zapraszam na konsultację do mnie. Wspaniała jest ta grupa, sama ją bardzo, bardzo lubię prowadzić. Już tak się zawsze cieszę na te środy nasze wieczorne, co tam się dzieje. Trochę to jest tak jak krąg kobiet, trochę jest grupą wsparcia, trochę jest grupą terapeutyczną, trochę edukacyjną. Z Martą Żysko dużo rzeczy, łączymy różne techniki, jest trochę medytacji, trochę różnych ćwiczeń. No zresztą dziewczyny mogą wam opowiedzieć. Ale trzeba się wtedy do mnie zgłosić i umówić przynajmniej online na taką konsultację, żebyśmy sobie ustalili, czy ta grupa jest dla mnie, czy nie jest dla mnie. I czekacie na grupę online. Też o tym myślimy z Martą, żeby zrobić grupę online. Ona jest trochę trudniejsza, bo my dużo robimy tam tańca, ruchu, właśnie medytacji, przynajmniej na grupie otwarcia tak było w weekend, w którą zrobiliśmy tam sobie taką integrację. I też w ogóle lubimy obie łączyć różne techniki i w tym sensie ta energia wspólna i bycie we wspólnym miejscu jest ważne. Ta grupa pewnie online byłaby inna, ona bardziej by miała tą edukację, ale też o tym myślimy, bo to jest świat, który trzeba zagospodarować przecież i część z was nie może przyjeżdżać co tydzień, więc też jakąś taką propozycję zrobimy. Gadałyśmy sobie z Martą o tym, że musimy dostosować techniki do online'u. O, tak, proszę, grupa online. Dobra, spoko, dzisiaj do niej dzisiaj ten, przed zajęciami sobie pogadam z Martą, jak możemy to zorganizować. No wiem, mieszkacie za daleko, wiem, jasne. Nie, no pewnie, no dzisiaj to nie powinno być przeszkodą to, że jesteśmy dalej, zwłaszcza, że możemy być tak blisko i też wielu z was mówi, że ma poczucie, że mnie zna bardzo dobrze. Ja szybko też mam poczucie, że was znam. No dobrze, to tyle tak zwanych moich ogłoszeń chyba parafialnych. Ten pochwala się tylko, słuchajcie, że w Grodzisku kupiłam sobie w rzeczach używanych, zobaczcie jaki kolor. Jeśli się dziwię, że nie ma komplementów na temat mojego turkusu, który sobie specjalnie przygotowałam i tak sobie myślę, on będzie fajny na kawkę, taki mięciutki kolor ma dobry, bo mnie tylko dotąd widać, bo idealne będzie. A kupiłam w Grodzisku w second handzie za 20 zł. i przy okazji możecie zaglądać do mojego sklepu. No, tak się wymusza komplementy z rana. Możecie zajrzeć do sklepu, bo będą też promocje na różne rzeczy, też pojawią się nowe rzeczy w sklepie Ome. Ja go tak nie promuję do końca, bo jeszcze się nie zebrałam do promowania go, ale tam są różne rzeczy, które możecie sobie nabyć. Za chwilę będą nowe koszulki z nowymi napisami, fajne bardzo, myślę.
na święta i będą super bluzy, cieplutkie takie, z logiem Kawki, czyli z takim ptaszkiem po prostu z oczkami. O, z tym ptaszkiem, co macie u góry tutaj. On jest strasznie śmieszny. Nie będą drogie te bluzy, także i będą w kolorze właśnie niebieskim, zielonym, takim bakłażanowym, białym i coś jeszcze będzie. Piękny gość. A, widzicie. O, i tak się zaczyna przygoda, ale to jest ten przerywnik, który nas oddzieli teraz od tutaj tematów ogólnych do tematów, w którym się dzisiaj spotkaliśmy. Już wam, ja tutaj sobie zerkam, ponieważ tu jest sporo waszych pytań dzisiaj do Wiolety Romanik. Doktor Wioleta Romanik jest z Medicover, który jest też partnerem dzisiejszego spotkania, gdzie będę was zachęcała, żeby przyjść. Będzie bardzo fajna promocja dzisiaj dla was tutaj, gdzie możecie sobie zrobić zęby. A jest tam naprawdę pięknie i są bardzo fajni lekarze i też mnie wspierają bardzo w różnych moich działaniach, więc mam też taką wdzięczność za to, że zawsze na dziewczyny z Medicover mogę liczyć i to tak w sensie różnych koncepcji, które sobie wymyślamy. A uśmiech jest dla mnie, jak wiecie, bardzo ważny. Właśnie wczoraj rozmawiałam z moją przyjaciółką, że mogłabym taką psychologię uśmiechu wymyślać sobie, zebrać wszystkie rzeczy, bo jak kiedyś za dużo botoksu sobie zrobiłam i zabrali mi mój uśmiech, znaczy zrobiłam w ogóle tam, gdzie nie powinnam robić, czyli wokół oczu, kiedyś wam opowiem tą historię, chyba może już nawet opowiadałam, no to rzeczywiście zobaczyłam, jak to jest, przez 2 miesiące zobaczyłam, jak to jest żyć bez uśmiechu i to jest bardzo trudne, żyć bez uśmiechu w ogóle i też sobie tak zempatyzowałam, zresztą to doświadczenie było mi bardzo potrzebne, no bo ja sobie tutaj, o tu sobie zrobiłam, a mi nie wolno robić tutaj i po prostu miałam coś takiego, że nie mogłam się uśmiechać, a jak się uśmiechałam, to wyglądałam mniej więcej... Więc postanowiłam się w ogóle nie uśmiechać i przychodziłam do sklepu albo przychodziłam do pracy, wtedy pracowałam w redakcji, mówiłam uśmiecham się, a w ogóle nie ruszałam buzią, było straszne. I wtedy sobie zrozumiałam, jak mają ludzie, którzy się wstydzą swojego uśmiechu, którzy się wstydzą swoich zębów. Ja nigdy z zębami akurat nie miałam kłopotu, mimo że mam też trochę, nie mam wszystkich idealnych, ale mimo wszystko znam osoby, znam kobiety, które, dla których właśnie ten brak spontaniczności w uśmiechu, jednak te kompleksy związane z nieuśmiechaniem są bardzo trudnym problemem, naprawdę. I wiem, że to bardzo oddziała na oddziałuje na psychikę. Jest taka hipoteza sprzężenia zwrotnego, taki znany eksperyment w psychologii społecznej, gdzie uczestnikom dawano ołówek, tak? I ci, którzy dostawali ołówek, mieli go w zębach trzymać, tak? I był wymuszony dzięki temu uśmiech. Oceniali później pozytywnie różne rzeczy, które dostawali do oceny, a ci, którzy trzymali go w orgoch, byli zmuszeni bardziej do uśmiechu w drugą stronę, czyli do smutku, oceniali go dużo bardziej negatywnie. Okazuje się, że nawet jak się uśmiechamy i to nie płynie z doświadczenia, z emocji, którą doświadczamy, ale samo jakby zmuszenie mimiki do uśmiechu powoduje, że wysyła do mózgu sygnał, że jest fajnie, nie? Od razu jest lepiej. I tu się zaczęły powstawać różne badania dotyczące właśnie tego. No dobra, to ja już tak sobie pogadałam, a jest ze mną doktor Wioletta Romanik. Wioleta, nie Wioletta. Zaraz się dopytamy, skąd ma to imię, no bo żeby nie było, że pomyliliśmy, słuchajcie, na tych wszystkich grafikach, nie pomyliliśmy, ona jest Wioletta, a nie Wiola. Dzięki za wasze pytania w ogóle. Wczoraj wrzuciłam, bo tak pomyślałam, że temat stomatologii nie jest takim tematem oczywistym na kawce, ale też jest no, wiele tematów zdrowotnych. No zdrowie to jest zdrowie, tak? A tak poza wszystkim, no jednak uśmiech jest jednym z właśnie najważniejszych, jak to mówią w psychologii, facylitatorów społecznych, czyli wywołuje uśmiech innych ludzi. To już niemowlęta, które im bardziej się uśmiechają, tym szybciej nawiązują więź ze swoim rodzicem. A druga rzecz jest taka, że uśmiech buduje pewność siebie, o tym też chwilę będzie, ale mamy tutaj doktor Wiolettę. Cześć. Doktor Wioletta, mówią do ciebie Wioletę czy Wiolettę? Nie, normalnie mówią do mnie Wioletta albo Viola, tak w skrócie na szybko. Dobra, przestań, patrz, ten będzie warczał. A skąd ty masz takie imię, tylko ty mi powiedz. No tak, tę dobrą sprawę imię zawdzięczam. Bo dziś to ja maluję swój świat, znów pomaluję życie, nie twarz. No czyli ty teraz jestem z Luizą, z Anią jestem. Z
Słuchajcie, totalnie się posypało wszystko. Czynnik ludzki zadziałał niestety tutaj. A wy mnie widzicie teraz? Bo zostałam tu sama. Ze swoimi zębami, z uśmiechem. Widzicie mnie? A, jesteście. No to dobrze. O Jezu, dzięki, że wróciliście. Nawet jak będzie nas mniej. Nawet jak będzie nas, słuchajcie, mniej, to idziemy w jakość teraz. Idźmy w jakość, ale nie ma pani doktor, więc sobie pogadajmy między sobą. O tak zwanej dupie Maryni. O, jesteście. Jak miło, że wróciliście. Możesz ich wypuścić? Jak to się stało? Słuchaj, nie wiem, jak to się stało. Po prostu nagle się zakończyło, ktoś coś źle przycisnął tutaj poza mną. To nie ja tym razem. Ja chciałam tutaj, pies mi zaczął gryźć kabel, więc chciałam kabel zmienić. Myślałam, że to jest kwestia kabla, ale to nie jest kwestia kabla. Też się cieszę, że się udało. Już myślałam, że coś zwaliłam. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle, ile to jest o nas w tym wszystkim, nie? Że my sobie mamy różne, zobaczcie, od razu nam się uruchamiają różne myśli automatyczne, prawda? Jeden mówi, ciekawe, co tam u was się stało, czyli taka atrybucja zewnętrzna, nie? Czyli że komuś się tam coś posypało. Ktoś, kto jest generalnie, kto zawsze na siebie bierze różne rzeczy, myślałam, że może, że u mnie coś zerwało, albo że ja coś zwaliłam. Zobaczcie, jakie to są, nie? To tak mówię na przykładzie, przepraszam, że się poruszam tymi przykładami, one niekoniecznie muszą oznaczać w 100% to, co ja sobie myślę teraz, ale bardzo często w takich sytuacjach, takich jakby kryzysowych, kiedy reagujemy z poziomu właśnie totalnie takiego podświadomego, spontanicznego, nieprzemyślanego, bardzo dużo rzeczy, no właśnie, dowiadujemy się o sobie. Zobaczcie, jak różnią się te myśli, które nam wpadają. Ja też tutaj walczyłam, mówię, o Boże, wszystko moja wina, ja coś zrobiłam. No to jest dokładnie też takie moje, że ja mam zawsze taką od razu poczucie winy i moje myśli wynikają z poczucia winy. Moje myśli automatyczne zawsze są w swoich treściach związane z poczuciem winy. O, zwaliłam, o, źle zrobiłam, o, zawiodłam was, o, już nie wrócą, o, pani doktor będzie wkurzona i tak dalej, i tak dalej. Jak ty sobie radzisz z ludzkiej terapii z tendencją brania na siebie? Wiesz co, no radzę sobie po pierwsze poprzez superwizję, bo to jest bardzo ważne, a po drugie to nie jest taki prosty mechanizm. Ja niekoniecznie tak biorę na siebie moich pacjentów. Myślę, że mam jakąś taką część, która potrafi się od tego oddzielić i która też potrafi się dość dobrze regenerować. Jakoś z tym akurat sobie radzę dobrze. O, jest pani doktor wróci? Jest pani doktor. Co to się wydarzyło dzisiaj? Też myślałam, że u mnie internet nie działa. A, interpretacje. No i jeszcze powiem wam, że jeszcze nam się coś takiego nigdy nie zdarzyło. Więc teraz mamy do wyboru. Możemy sobie pomyśleć, wow, jakie to było wyjątkowe w ogóle, super. Wszechświat nam sprzyja. On chciał, żebyśmy teraz, nie wiem, weszły w tor jakiegoś innego nurtu albo coś. Ja gadałam o urzędach związanych z imieniem, a on mówi, wróćmy do zębów, wróćmy, uśmiechnijmy się i wróćmy do zębów. Możemy sobie nadać, słuchajcie, jak to mówił Adler, psycholog, uczeń Freuda, że możemy sobie nadać taką interpretację, jaką chcemy rzeczywistości. Więc nadajemy pozytywną, że właściwie zaczynamy tego live'a dzisiaj już bez tego small talku, bez dupy Maryni, jak ja to mówię, którą zawsze uprawiam na początku, tylko jesteśmy już absolutnie w temacie zębów i na pewno przyszli ci, którzy naprawdę są tym zainteresowani. Tak. No dobra, słuchajcie, to pogadajmy sobie właśnie o tej ortodoncji i o stomatologii. O, już nas widać, wszystko jest dobrze. Teraz wszystko działa świetnie jak żyleta. Dziękuję za pomoc moim tutaj ukrytym, małym świątecznym pomocnikom, że ogarnęli temat. No dobra, słuchajcie, jesteśmy w zębach, tu jest dużo waszych pytań, ja się będę zaraz posiłkować trochę waszymi pytaniami.
Natomiast tak sobie pomyślałam, ty masz duże doświadczenie z pacjentami, wiele lat z tymi pacjentami pracujesz na co dzień. Ja tak trochę rzuciłam na początku psychologicznie, że rzeczywiście uśmiech to jest jakaś część naszego poczucia wartości, że bardzo wpływa uśmiech na pewność siebie. Czy masz takie obserwacje, takie doświadczenie, że osoby, które do ciebie przychodzą, kiedy wyprowadzają swoje zęby na prostą, no bo dosłownie ortodonta też się zajmuje tym, żeby te zęby wyprowadzić na prostą. Czy coś zmienia się także w ich zachowaniu? Czy masz takie poczucie, że jest więcej pewności siebie, zadowolenia z siebie? Czasami pacjenci, nie wiem, rozkwitają w ogóle pod wpływem tego, że uwolnili się od problemu, od kompleksu. Tak na dobrą sprawę zęby to odzwierciedlają nasze poczucie wartości, to jest przede wszystkim i to jest najważniejsze, ale także deprymują to, co mamy w życiu, czyli praca, status społeczny, umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, no i przede wszystkim zdrowie. I zdrowie czy w ortodoncji, czy ogólnie w stomatologii jest naprawdę na pierwszym miejscu stawiane, bo to jest najważniejsze. Czasami nawet jak mamy jakieś sny, gdzie budzimy się i śnią nam się zęby, to zawsze się śmieję, że tylko dla mnie to jest nic nieznaczący sygnał, z tego względu, że jestem stomatologiem, żyję z moją pracą na co dzień i codziennie. Natomiast czasami jakiś taki dreszczyk emocji również przeze mnie przechodzi. Natomiast najważniejsze jest to, że my bardzo dużo stresu takiego życia codziennego też odreagowujemy, stąd też on ma kolosalny wpływ na to, jak zachowują się nasze zęby, czy nie dochodzi do jakiegokolwiek uszkodzenia. Natomiast najważniejszy, piękny, zdrowy uśmiech to taka podstawa w nawiązywaniu jakichkolwiek umiejętności społecznych. I tak na dobrą sprawę w kontaktach nawet międzyludzkich, ten uśmiech, który jest, raczej go nie ma, czyli jest skrywany, nie uśmiechamy się, też odbierane jest przez społeczeństwo, odbierani jesteśmy jako tacy ponure osoby, które są gdzieś wycofane, nie chcą współpracować z innymi ludźmi. Natomiast taki mega piękny, zdrowy, szeroki uśmiech daje nam mega dużego takiego kopniaka nawet na życie, że chce nam się działać, nawiązujemy szybciej, łatwiej po prostu współpracę z innymi ludźmi. Otoczenie również odbiera nas za takich bardziej pozytywnych ludzi, niż takich po prostu mocno gdzieś wycofanych, stojących w kącie, bo mamy jakieś po prostu kompleksy na tym punkcie. Ja mam wrażenie, że ortodoncja to jest w ogóle jakiś taki nurt czy gałąź medycyny, która się niezwykle szybko rozwija. Ja nie nadążam za zmianami, które tam się dzieją, ale wiesz, te zmiany są też zmianami społecznymi, bo kiedyś aparat, no to było najgorsze zło, prawda? Nikt nie chciał nosić aparatu, wszyscy się śmieli z ludźmi, którzy noszą aparaty i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest to niemal modne, słuchaj. Wśród nastolatków to w ogóle pamiętam jak rozmawiałam z znajomymi moich dzieci, że które chciały nosić aparat, nie musząc nosić tego aparatu, no bo to po prostu było popularne wśród nastolatków. Zresztą dzisiaj mamy takie niemal niewidoczne aparaty, które są mega komfortowe. Dużo się zadziało, prawda, w ortodoncji? Jakie są takie... Bardzo dużo. Właśnie, jakie bardzo są... dużo się zadziało. Tak na dobrą sprawę jeszcze 30 lat temu nawet moja mama z moją siostrą starszą jeździła ponad 100 kilometrów do ortodonty, więc to był wyczyn i taka wyprawa całodniowa. I też po prostu gdzieś tam w zakamarku domu moja siostra chodziła w tym aparacie. To jeszcze był taki aparat wyjmowany. Natomiast nawet ostatnie 5 lat bardzo dużo się zmieniło w ortodoncji. Pacjenci, którzy kiedyś nie chcieli nosić, to były zazwyczaj bardziej takie metalowe aparaty stałe, przyklejane elementy na zęby. Tak na dobrą sprawę teraz zmieniło się mnóstwo rzeczy. Mamy do dyspozycji większy wachlarz wyboru dla pacjenta, aparatów estetycznych, kryształowych, porcelanowych, mamy nowoczesne elinerowe aparaty, które naprawdę pozwalają nam na eliminację wady zgryzu, a przez to pacjenci nie czują się jakby estetycznie odrzucani przez społeczeństwo. Oczywiście grono moich nastolatków również, bo takich mam w swojej pracy, którzy mimo, że mówię, że za 2 miesiące
kończymy leczenie ortodontyczne, to bardzo niechętnie chcą się ze mną rozstać. Czasami się śmieję, że chyba muszę być taką miłą panią doktor i nasza współpraca jest taka super, że przebywamy ze sobą i bardzo lubimy ten czas na wizytach kontrolnych. Natomiast mimo wszystko śmieją się, że mogliby nosić kolejne 2 lata i by im to w ogóle nie przeszkadzało. Więc tak miło. Jakbyś wzięła przez ten telefon, zrobiła w poziom, to byśmy cię widzieli, o, teraz lepiej. Będzie lepiej? No dobra. Panie. Zwłaszcza, że ty chyba jesteś w Medicover i tam macie, widzę, rytuał uśmiechu z tyłu. W ogóle... Jestem w Medicover, bo o 10:00 zaczynam pracę już z moimi pacjentami. No właśnie, zresztą słuchajcie, tam jest tak niesamowicie, że jak się przychodzi, to jest w ogóle, są i książki, i kawiarnia, i jest tak pięknie w środku, zresztą o mapa pokażę wam, zobaczcie jak tam jest ładnie. Tak, i to jest akurat mój oddział, to jest Medicover Prosta 36. Prosta 36 i wchodzisz i tu masz, tu z tyłu jest chyba jakaś kawiarnia, prawda, czy biblioteczka jakaś? Biblioteczka, tam z tyłu jest biblioteczka, jej akurat tutaj nie widać, jest kącik kawka, herbatka, więc jeszcze troszeczkę możemy się odstresować i zregenerować siły na pogaduchy z lekarzami. No i to też jest super dla pacjentów, którzy czekają i rzeczywiście ta atmosfera jest przemiła. Niektórzy z was piszą. Myślę, że bardziej komfortowo niż takie kiedyśne gabinety stomatologiczne biało-zielone albo biało-niebieskie, które nas gdzieś tam kiedyś straszyły. Teraz wychodzimy naprzeciw do pacjentów, żeby czuli się komfortowo razem z poczekalnią, ale oczywiście gabinety też są przystosowane inaczej. To jest inna kolorystyka, inna gama, inny sprzęt w ogóle, no bo ten też sprzęt się zmienia, więc proponujemy pacjentom, myślę, że super efekty ze stomatologii każdej, natomiast najważniejsze też jest samopoczucie pacjentów. No właśnie, bo rozmawiałyśmy o tym, że są różnego rodzaju teraz dzisiaj metody ortodoncji, ale czy skrócił się też czas leczenia? Jest mniej, jakby jest krótszy, jest mniej bolesny, no bo zawsze to też te opowieści osób, które zakładały aparaty, no to właśnie o tym czasie, że to boli, że nie jedzą. No akurat o pozytywnym, mówili po pozytywnych efektach, że chudną, ponieważ nie jedzą tyle tak. I tak dalej, ale czy rzeczywiście skrócił się ten czas i czy mniej boli? Tak na dobrą sprawę, to z zależności jest od wady zgryzu. Im jest bardziej nasilona, to nie można powiedzieć, że ten czas i okres leczenia jakby skróci się kolosalnie, na przykład o połowę. Natomiast mamy do wyboru już te nowsze aparaty ortodontyczne, które są bardziej precyzyjne. Przez to, że mamy bardziej precyzyjne ruchy zaplanowane na konkretnej grupie zębów albo na wszystkich zębach, tym sposobem unikamy takich jakby nadprogramowych tych ruchów zębów, przez to ten czas może się zmienić. I oczywiście o wiele bardziej się skrócić, natomiast na rzecz bardziej tych aparatów stałych, ale elinerowych, czyli to są takie przezierne nakładki, no i oczywiście za tym idzie też komfort pacjenta. Nie mamy tutaj elementów, które są przyklejane na zęby, które mogą ocierać jakby błonę śluzową, czy warg, czy policzków. Nie mamy też elementów, które jakby mogą nam się odcementować, czyli nie musimy zwracać bardzo szczególnie uwagi na jedzenie, na sposób jedzenia, na konsystencję tych pokarmów, które przyjmujemy. I ruchy tych zębów, jeżeli są bardzo precyzyjne i minimalne, z każdą jakby zmianą takiego elinera góra-dół oczywiście, jeżeli pracujemy w obu łukach, są to takie minimalne ruchy na zębach i wtedy minimalne dolegliwości bólowe. Czy ból jakby taki znaczny o dużym stopniu? Myślę, że nie, ale też rozpatrujemy każdego pacjenta bardzo indywidualnie. Ale jak taka osoba przychodzi sobie i chciałaby sobie wyprostować zęby, to ile mniej więcej, nie wiem, czy możesz odpowiedzieć na to pytanie, bo to pewnie powiesz, to zależy, ale... To zależy, tak. Trochę tak, trochę ma nierówne tutaj i chciałaby sobie wyprostować, to ile to będzie trwało? Ile czasu będzie nosiła aparat? Nie zdarzyło mi się, jak pracuję 16 lat, żeby tylko wyprostować sobie 1 i 2, bo to tylko jakby jest w nieprawidłowej pozycji. Zazwyczaj jak mamy krzywą tak zwaną 1, za tym idzie szereg innych nieprawidłowości, więc te nasze leczenie ortodontyczne, bo przypominam, że to jest leczenie, a nie poprawa estetyki. Nie powinniśmy rozpatrywać leczenia ortodontycznego jako estetyka, tylko jako leczenie, czyli przywracamy prawidłowy kąt nachylenia tych zębów, przez to eliminujemy rotację,
tych zębów, stłoczenia, eliminujemy jakby patogeny na przyszłość, czyli pacjenci nie ścierają sobie tych zębów, nie ulega destrukcji przy zębie, czyli nie cofają się dziąsła, czyli nie pojawiają się takie ubytki przyszyjkowe. Natomiast no, same wprowadzenie jedynki i dwójki to mogłabym powiedzieć, że to jest około 3 miesięcy, ale zazwyczaj to nie jest tylko korekta estetyczna siekaczy. No właśnie, sama wywołałaś ten temat, czy pojawiają się pacjenci, którzy przychodzą nie z powodów estetycznych, bo można powiedzieć, że zęby mają w porządku, piękny uśmiech, ale przychodzą z powodów zdrowotnych założyć aparat. Tak na dobrą sprawę, w mojej pracy już długoletniej zdarzyły mi się tylko 3 osoby, które przychodząc do mnie na taką pierwszą wizytę konsultacyjną powiedziały: pani doktor, chcę mieć zęby jak najdłużej. Oczywiście uśmiechnęłam się, bo to są moi współpracownicy gdzieś tam z tyłu, kroczący. Natomiast zdarzyło mi się to bardzo, bardzo rzadko, żeby ktoś powiedział, że chciałby mieć zęby i nieważne jest dla niego estetyka. Zazwyczaj to jest 90, prawie 9% to są pacjenci, gdzie mają krzywe zęby i wtedy wiedzą, że chcą się leczyć. Dlaczego dla nich jest ważne leczenie? Natomiast jeżeli pacjenci przychodzą i mają troszeczkę zawężone łuki zębowe, niekoniecznie widząc jakby następstwa takie nieprawidłowości, chcieliby się w 100% leczyć. Wtedy to jest jakby nasza działka lekarza ortodonty, który ma na podstawie badania klinicznego, oczywiście robimy RTG, czyli wszystkie takie niezbędne badania do diagnostyki, to my mamy tak poinformować pacjenta o tym wszystkim, co będzie się działo nie jutro, tylko za 5-10 lat, żeby te nasze zęby mogły być jak najpiękniejsze. I to jest najważniejsze, tak? Czyli taka jakby rozmowa z tym pacjentem, wytłumaczenie wszystkich takich wątpliwości, z którym pacjent się pojawia. Natomiast pamiętajmy jeszcze raz, że ortodoncja to nie jest leczenie estetyczne. Tutaj pojawiają się pytania do Ciebie, na przykład Hekacha pyta, co Pani uważa na temat prostowania nakładkami, które same się zmieniają co 2 tygodnie? W Holandii to teraz popularne, fajna opcja, bo nie trzeba zakładać aparatu na stałe, tylko pytanie, czy to działa? Tak na dobrą sprawę, mamy na rynku w Polsce kilka systemów alignerowych. I pamiętajmy, tutaj oczywiście nie będę wywoływała z nazwy tej marki, natomiast pamiętajmy, że leczenie ortodontyczne nie może być kontynuowane, rozpoczęte i prowadzone przez komputer tylko. Komputer, tak jak papier, przyjmie wszystko. Czyli to, co byśmy tam po prostu chcieli, to tak będzie. Natomiast pamiętajmy, że są systemy alignerowe w Polsce, które i za którymi oczywiście stoi lekarz. I to lekarz odpowiada wtedy za dane leczenie. Oczywiście mamy tutaj troszeczkę takiej rozbieżności, bo te wszystkie systemy alignerowe, które mamy w Polsce, musimy pamiętać, że to jest zależne od współpracy pacjenta. To pacjent w warunkach domowych, czyli w domu, zmienia sobie te nakładki sam. Natomiast to my jako lekarze powinniśmy kontrolować to, czyli musi pacjent pojawiać się mimo wszystko, te wizyty są bardzo rzadkie, czasami co 2-3 miesiące w stosunku do takiego tradycyjnego aparatu ortodontycznego, który wizyty kontrolne mamy co miesiąc, natomiast to my jako lekarze mamy odpowiadać za to. Więc jeżeli pacjent przychodzi, jest konsultacja, jest przeprowadzone badanie, i my na tej podstawie uważamy, że aparat alignerowy pozwoli nam na eliminację wady zgryzu, to super, to znaczy, że dajemy jakąś, może gwarancja to duże słowo jest w stomatologii i w ogóle w fizjologii pacjenta, ale dajemy bardzo dużą szansę na to, że jakby eliminujemy tą wadę zgryzu. Więc musimy pamiętać, że ja jestem za aparatem alignerowym, przeleczyłam już bardzo dużo pacjentów aparatami alignerowymi, natomiast pamiętajmy, że musi być bardzo solidna współpraca z lekarzem. Tutaj pyta Anita, czy jej córka ma aparat, pewnie ty znasz, ja nie znam tutaj firm, był zaproponowany przez panią doktor, proszę powiedzieć, czy ten aparat jest skuteczny, bo mam lekkie obawy. Możecie zadawać pytania w ogóle, jeśli macie, na pewno macie. Podejrzałam oczywiście firmę,
Ja na tej firmie jak najbardziej pracuję, bo to jest jedyna firma, z którą współpracuję, jestem certyfikowanym lekarzem z tej firmy. Natomiast wiecie, nie widziałam pacjenta, wszystko jest zależne oczywiście od wady zgryzu, bo inaczej być nie może, czyli indywidualnie rozpatrujemy do wady zgryzu. Natomiast jeżeli mama ma jakiekolwiek wątpliwości w takim leczeniu ortodontycznym tego typu, mamy przeprowadzony klinczek, czyli to jest taki plan leczenia, który zakłada jakby zmianę pozycji zębów na każdej nakładce. I to się oczywiście kontroluje na wizytach kontrolnych w gabinecie stomatologicznym. Otwieramy sobie taki klinczek i sprawdzamy. Na przykład 20 nakładka, do 20 nakładki miały być takie ruchy. Ta nakładka super pasuje, więc nie ma możliwości, że leczenie nie powiedzie się. Mhm. Więc raczej myślę, że mamy można tutaj uspokoić. Oczywiście, jeżeli ma jakieś wątpliwości, wizyta kontrolna z lekarzem prowadzącym, ale mi się nie udało jeszcze jakby nie doprowadzić pacjenta z zaplanowanym, z zamierzonym jakby planem leczenia. Muszę o to zapytać, bo to pytanie się pojawia wszędzie. To nie jest w sumie pytanie do ciebie, tylko do branży. Dlaczego to jest takie drogie wszystko? Okay. Ale to właśnie też pytanie się tu pojawiają, tak, że to są rzeczywiście bardzo drogie rzeczy i czy jakby jest jakiś wachlarz też takich jakby usług, które są, że to jest jednak jakieś kontinuum, prawda? Są te opcje najdroższe pewnie ze względu na materiały też, które są bardzo drogie dla stomatologów, ale też są opcje jakieś takie kompromisowe, w których można te zęby doprowadzić do jakiegoś przyzwoitego stanu, ale może nie tymi najdroższymi produktami. No to tak na dobrą sprawę zacznijmy od tego, że to już dziecko około 6-7 lat powinno być konsultowane i na tym etapie jesteśmy tańszym sposobem w stanie wyeliminować bardzo dużo wad zgryzu. Mhm. Natomiast jeżeli przychodzi już do nas pacjent, który ma lat 12 i wzwyż, 15-20 lat, to z każdym rokiem nasz rozwój jakby układu szkieletowego zaczyna się jakby kończyć, tak? Czyli w każdym wieku jesteśmy w stanie dopasować daną metodę leczenia. Natomiast jeżeli mamy już wyleczyć pacjenta, no to nie oszukujmy się, no na rynku są aparaty stałe, które są na przykład metalowymi aparatami, czyli te najbardziej widoczne, takie podstawowe, ale mam na uwadze to, że są najtańszym rozwiązaniem. Natomiast mimo wszystko leczenie ortodontyczne, żebyśmy wyprowadzili wadę zgryzu, tak jakbyśmy chciały oczywiście, tak jak potrafimy, może jak nie potrafimy, tylko na ile z pacjentem jesteśmy w stanie po prostu tak prowadzić, żeby wyeliminować tą wadę zgryzu, to mimo wszystko też nakłada się długoletnie leczenie, to jest mniej więcej 2-3 lata na takie leczenie ortodontyczne, żeby zamknąć to leczenie ortodontyczne. Natomiast jeszcze jedno takie jakby spostrzeżenie dla moich też pacjentów, bo nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że leczenie ortodontyczne aktywne, czyli jak mamy aparaty, jak mamy założone aparaty, czyli te elementy przyklejone na zębach, albo te aparaty alignerowe, to po takim 2-3-letnim leczeniu jest jeszcze długofalowe leczenie retencyjne. Mhm. Czyli to jest takie leczenie, że nie mamy wzdowy. Czyli jeżeli wyprostujemy tą przysłowiową jedynkę, to byśmy chciały, żeby ona była tak piękna przez następne 30 lat. No to nie da się. Jeżeli pacjent dalej nas się nie słucha, no i oczywiście też są związane z tym koszta, Gosiu, no bo do tego jakby dążymy, to też jest jeszcze leczenie, które są kontrole i to też jest w zależności jak proponujemy pacjentowi, bo to jest retencja taka stała, czyli może wie po prostu Jany za... Coś cię nie słyszę, coś jak tak jakiś dźwięk straciła. O, teraz... Jestem? Jesteś, już wróciłaś, tak. To tak na dobrą sprawę musimy pamiętać, że wszystko to, czyli leczenie aktywne i te leczenie retencyjne składa się na koszt całego leczenia. Powiedzieć, że jeżeli możemy sobie pozwolić. Słuchaj, coś teraz tracisz dźwięk. Nie wiem, coś ruszasz tam. Myślę, że może ktoś chyba bardziej kawkę robi sobie obok mnie. Słyszysz mnie?
Teraz cię słyszę, tak, tylko tracę cię po prostu dźwiękowo, więc ten, nie ruszaj tam. A ty możesz, dobra. Możesz to postawić i po prostu się oddalić troszkę? O. Poczekaj, postaram się. Bo teraz połączyłam się z wami już tym drugim razem z komórki, to tak może być trochę gorzej. Bardzo dobrze, jest okej. Więc tak na dobrą sprawę musimy pamiętać, że koszta możemy sobie obniżyć, jakby wybierając ten najtańszy aparat na rynku. To nie musi być porcelana lub kryształ, który jest prawie dwukrotnie droższy. Natomiast wizyty kontrolne są już bardzo podobne. Czyli rodzaj materiału, tak jak mówiłaś, to koszta. Natomiast no najważniejsze, że niestety to jest wielomiesięczne leczenie. I te koszta przez to są też po prostu podwajane i tak dalej, i tak dalej. Pojawiło się pytanie Ingi, czy w Medicare jest drogo, w sensie rynku pewnie. Myślę, że nie. I które leczenie jest tańsze aparatem zwykłym czy nakładkami? Bo chyba nie wiem, o tym ty nie powiedziałaś, które z tych jest tańsze. Dobra, muszę was zaskoczyć, że tak na dobrą sprawę akurat rozmawiamy o tej metodzie takiej nakładkowej, z którą ja współpracuję. Ona jest prawie tak samo, jeżeli chodzi o koszta wynosi, tylko że troszeczkę mamy inaczej, inny sposób płacenia jakby za leczenie. Czy w Medicover, czy w innych jakby placówkach prywatnych, tak na dobrą sprawę leczenie w aparatach tradycyjnych, czyli tak zwanych zwykłych tutaj przed panią opisane, to jest leczenie, które mamy największe koszta, to jest założenie aparatów. Później są wszystkie wizyty kontrolne, comiesięczne. Oczywiście ten koszt też jest różny, czy to jest jeden łuk, czy to jest, są dwa łuki, czyli czy tylko na przykład mamy w szczęce aparat założony, czy również w żuchwie. I tak na dobrą sprawę leczenie mniej więcej dwuletnie. Natomiast leczenie aparatem nakładkowym to jest leczenie, gdzie pacjent płaci, tak jak na przykład u nas w Medicover, to jest około 6 tygodni. Ma okres jakby i możliwość wpłaty za leczenie. My przygotowujemy pacjenta, planujemy sobie leczenie. Pacjent jest oczywiście zapraszany do naszej kliniki, żeby przedyskutować cały ten plan leczenia. I jeżeli akceptuje jakby pacjent z nami to, co my byśmy chcieli zaproponować dla pacjenta, to jest okres oczekiwania na nakładki około 6 tygodni, 4-6 tygodni. I to jest okres, w którym pacjent powinien zapłacić za te nakładki. Czyli nie są droższe leczenia, czasami może wychodzić tam około 1000 zł, natomiast leczenie aparatem tradycyjnym to jest około dwuletnie leczenie, natomiast średnia taka zaawansowana wada zgryzu w leczeniach aparatami nakładkowymi czasami wychodzimy około roku. Czyli jeżeli pacjentowi zależy na czasie, na komforcie, natomiast no troszeczkę te środki finansowe może nie grają aż tak dużej roli, bo musimy mieć te pieniążki, żeby zapłacić około miesiąca za te całe leczenie, to już większość pacjentów wybiera te leczenie nakładkowe. Jakby zrobiło się nie tyle co modne, bo myślę, że tutaj nie ma mody w leczeniu ortodontycznym, ale bardziej komfortowe i to jest technika, która skraca po prostu ten okres leczenia znacząco. Oczywiście nie mówię o takich pacjentach, którzy są pacjentami ortognatycznymi, czyli mamy takie wady na poziomie kostnym i wymagają chirurga szczękowo-twarzowego i to jest nasza współpraca. Wtedy to leczenie oczywiście też się wydłuża. Natomiast takie średnio zaawansowane wady zgryzu szybciej, bardziej precyzyjnie leczymy metodą nakładkową. Dobra, mam kolejne pytanie. Wiele tu pytań o bonding się pojawia. Czy bonding jest okej? Czy bonding jest okej dla zębów, tak? Zacznijmy od tego, że najpiękniejsze nasze zęby to jest własne szkliwo. I musimy starać się, żeby to szkliwo zachować w jak najlepszej po prostu jakby funkcjonalności. Czyli na pewno bonding jest dla osób, zazwyczaj to już jest po leczeniu ortodontycznym. To znaczy, że pacjenci nie mogą mieć wady zgryzu, i nie mogą mieć proponowanego bondingu. Chodzi o to, że węzły urazowe, które mamy na zębach, a to są bardzo duże siły zgryzowe, będą powodowały uszkodzenia tego bondingu. Natomiast jeżeli ktoś z nas, z lekarzy, z moich kolegów i koleżanek wpisze, że jest wada zgryzu, to pacjent nie ma żadnej możliwości reklamacji czegoś takiego.
Czyli dobrze byłoby skonsultować się oczywiście z lekarzem, który wykonuje taki bonding, to jest zazwyczaj stomatolog zachowawczy albo protetyk. Natomiast ja mam bardzo dużo w Medicoverze tutaj u nas na prostej, gdzie my współpracujemy jakby ze sobą, czyli lekarze współpracują między sobą. I jakby każdy pacjent ma być tak poprowadzony, żeby było jak najlepsze zachowanie jego fizjologii, oczywiście poprawa dodatkowo estetyki, natomiast nie zawsze bonding to jest tylko bonding. Zazwyczaj to jest jakby przed tym muszą być inne leczenia, czy leczenie zachowawcze, czy moje ortodontyczne i dopiero bez węzłów urazowych, bez wady zgryzu możemy pozwolić sobie na odbudowę tych zębów. Pojawia się też pytanie dotyczące, czy przed założeniem aparatu ortodontycznego sprawdzany jest stan stawu skroniowo-żuchwowego, czy przy występowaniu napięć zleca się rozluźnienie przed założeniem aparatu i w jaki sposób? Tak na dobrą sprawę, stawy skroniowo-żuchwowe to jest duża działka. Bardzo mało osób w Polsce zajmuje się stawami skroniowo-żuchwowymi, nawet u nas w Warszawie. Natomiast jeżeli pacjent przychodzi do nas i mamy jakieś dolegliwości ze stawów skroniowo-żuchwowych, czyli jakieś trzeszczenia, przeskakiwania, to pacjent już o tym jest i wie o tym, że coś takiego ma. Wtedy tak na dobrą sprawę leczenie ortodontyczne powinno być poprzedzone leczeniem tych stawów skroniowo-żuchwowych. Czasami to wynika z napięcia, czyli z naszego stresu, z takiego życia codziennego, które wpływa na to, że zaciskamy, ściskamy zęby nocą, czyli też walcze są w takim dużym napięciu i powodują po prostu złe działanie tutaj stawów skroniowo-żuchwowych, to jest przeskakiwanie zazwyczaj krążka stawowego. Natomiast tutaj jest albo poprzedzone leczeniem fizjoterapeutycznym, czyli musimy odbyć kilka wizyt z fizjoterapeutą, żeby te mięśnie tutaj całe głowy, szyi zostały rozluźnione. Czasami jest szynoterapia, to jest około mniej więcej 3-6 miesięcy do roku czasu. Jest taka szynoterapia, czyli pacjent chodzi w szynie, dochodzi do rozkontaktowania zębów, my już nie zaciskamy jakby tak mocno tych zębów, jest relaksacja tych mięśni i dopiero może być przeprowadzone leczenie ortodontyczne. Oczywiście też nie mówimy o takich jakby zabiegach, gdzie mamy na przykład asymetrię budowy żuchwy. I ona też wpływa negatywnie na pociąganie mięśni, bo jedna strona jest zbudowana inaczej, druga strona jest zbudowana inaczej, jedna gałąź może być krótsza, druga dłuższa, więc też mamy asymetrię po prostu w tej budowie żuchwy. No to już tutaj też są zabiegi z zakresu chirurgii stawów skroniowo-żuchwowych. Natomiast same fizjologiczne, na przykład problemy pochodzące z mięśni, czyli z tego właśnie, że zaciskamy, bo się stresujemy. Ja dzisiaj też trochę się stresowałam nawet naszym dzisiaj spotkaniem, więc nie powiem, że pewnie tam gdzieś nie zaciskałam po prostu tych zębów w nocy. Masz tam z tyłu krasnoludki, które z takimi zębami chodzą tam. To już dzisiaj usłyszałam, że będą nam przeszkadzały, chociaż myślę, że mają mniejsze fory, bo rozmawiamy teraz przez telefon, a jest zmniejszony po prostu ekran, ale tak, widziałam gdzieś tę moją gwiazdę tutaj chodzącą, tak. Natomiast, czyli stawy skroniowo-żuchwowe super, tak, jak najbardziej, przed leczeniem ortodontycznym zazwyczaj. Pytanie jest, mam pytanie, a licówki są konieczne w przypadku, ja Ci odczytuję, bo ja niektórych nie rozumiem pytań. Śmiało. Czy licówki są konieczne w przypadku problemów ze szkliwem, czy zawsze można uzupełnić szkliwo? Tak na dobrą sprawę, zobaczcie, nawet tutaj mi ktoś podrzucił, jakaś ręka. O, i widzicie, i to jest bardzo dobrze pokazane, tylko mam nadzieję, że pokażę to super. Widać to super. To jest akurat jakby ten podstawowy aparat ortodontyczny, aparat stały i to jest metalowy. On jest trochę zaburzona ta estetyka u niego, bo tutaj mamy akurat takie elastomery niebieskie i trochę nam zamyka ten kolor tego metalu, ale na przykład tutaj widzicie. To są elementy na szóstkach i na siódemkach i one są stricte metalowe, czyli takie szare i ten uśmiech nam z daleka oczywiście, no tak widać, mega, 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 tak? Czyli nie w takich estetycznych aparatach, ale to jest akurat pokazany rodzaj aparatu. A propos tego szkliwa, jak najbardziej, licówka to jest przedłużenie szkliwa, możemy nadać troszeczkę inny kształt, wydłużyć ząb, poszerzyć ząb włóku, jeżeli oczywiście mamy takie miejsce. Jest oczywiście mniej stabilnym uzupełnieniem, jak na przykład korona protetyczna, ale też fajną robi robotę.
Więc jak najbardziej, oczywiście pod warunkiem, tak jak bonding, że nie mamy węzłów urazowych, czyli pacjent nie ma wady zgryzu. Wtedy będzie się trzymała bardziej niż normalnie, bo trzeba się zastanowić, gdzie była przyczyna, że została utracona ta tkanka najtwardsza, czyli ta jakby tkanka ochronna dla zęba, którym jest szkliwo. Mhm. A ona zazwyczaj nie wytraca się od tak po prostu z dnia na dzień. Musi być jakaś przyczyna. Z doświadczenia pani doktor, jestem ciekawa, która metoda i jaki aparat najlepiej sprawdza się u dzieci? Żebym ja jeszcze wiedziała, jak dziecko ile ma lat, to mogłabym coś ewentualnie powiedzieć więcej. Możemy mieć dzieci, które rosną. Ja mam najmłodszego pacjenta, to jest 3-letnie dziecko, któremu zostały jakby, może tak brzydko powiem, ale normalnie to jest live o moim życiu takim codziennym, u którego zostały usunięte siekacze górne i dolne. To jest 3-latek bez 4 zębów na górze i na dole ze względu na bardzo duży stopień próchnicy. Lekarz prowadzący oczywiście wyraził zgodę i usunęli mu te zęby, czyli my nie mamy 8 zębów na przodzie. Pacjent sepleni, pacjent nie umie mówić i pacjent tłoczy języczek w tą po prostu szparę, którą ma. Więc to jest na przykład wskazanie do leczenia. Super. Ma aparacik, który poszerza jego szczękę, jego żuchwę i są wprowadzone elementy takie jakby odbudowujące te ząbki. Druga grupa pacjentów to są pacjenci mniej więcej w fazie wymiany uzębienia. 12 lat to tak na dobrą sprawę jest pacjent już prawie pacjentem po skoku wzrostowym, jeżeli to jest dziewczynka, czyli jest zazwyczaj po pierwszej miesiące, już jest taką małą kobietką i tutaj zazwyczaj to już jest większość zębów stałych, jak nie wszystkie już zęby stałe u pacjentki, więc tak na dobrą sprawę leczenie, albo leczenie aparatami stałymi tradycyjnymi, albo leczenie aparatami nakładkowymi, ale nie leczenie już aparatami ruchomymi, czyli takie, które służą do poszerzenia szczęki, do poszerzenia żuchwy. Mamy tutaj zazwyczaj do czynienia, również możemy mieć do czynienia ze zwężeniem szczęki, z tym jakby nie polemizuję, ale tutaj zazwyczaj wchodzą dodatkowe konieczności poruszania zębów, czyli rotacje tych zębów, przemieszczania tych zębów do przodu, do tyłu, gdzieś tam obracamy wokół własnej osi ten ząb i to są już zazwyczaj aparaty stałe albo elinerowe i to już jest tylko od wskazań wady zgryzu zależne. Dorota pyta o gummy smile chyba, tak? Pytanie odnośnie tego, co się da zrobić, jak podczas uśmiechu bardzo widać dziąsła od góry, widać tyle dziąsła, co zęby, co można z tym zrobić? Ja też tak trochę miałam kiedyś się dziąsłami. To jest tak zwany uśmiech dziąsłowy, czyli taki gummy smile. Tak na dobrą sprawę, zazwyczaj to jest z budowy szczęki. My częściowo jak najbardziej możemy to zniwelować przez leczenie ortodontyczne, natomiast nie zawsze i nie wszystko jakby w 100% zadowolić pacjenta, więc tutaj jeszcze ewentualnie wchodzi w grę użycie toksyny botulinowej. Delikatnie, dosłownie 2-3 kropelki wprowadza się tutaj w okolicę podnosową, żeby troszeczkę uniemożliwić taki bardzo duży skurcz tej wargi górnej. Mhm. I w połączeniu leczenie ortodontyczne i podanie tej toksyny botulinowej zazwyczaj robi nam mega super dobrą robotę. Mhm. Dzięki Ale bardzo. Nie zawsze sama ortodoncja. Mhm. Tak, ja też słyszałam o wstrzykiwaniu botoksem. Jakkolwiek ja miałam trochę, jak byłam mała i to wyćwiczyłam, tak, jakoś to tak samo przeszło u mnie akurat. To jest kwestia czasami też takiej niekompetencji warg. Pacjenci czasami nie wiedzą, że mają zaburzoną po prostu tutaj działanie tej mięśniówki. I pacjenci zazwyczaj z wadami zgryzu, wiecie, no to też jest łatwiej jakby konsultować pacjenta rosnącego, gdzie możemy jeszcze bardzo dużo rzeczy wyćwiczyć, bo te mięśnie są bardziej podatne. Osoba dorosła, zapracowana, jeszcze dom, życie rodzinne, nie zawsze mamy te kilka minut dziennie, żeby ćwiczyć nad sobą. Natomiast bardzo dużo rzeczy jesteśmy w stanie mięśniowo z fizjoterapeutą albo z logopedą jeszcze wyćwiczyć, ale tutaj jeżeli to już jest pacjentka 30-letnia z takim uśmiechem dziąsłowym, zazwyczaj to jest leczenie ortodontyczne, jeżeli ciutulkę nam zostanie jeszcze troszeczkę tego gummy smile'u, to oczywiście toksyna botulinowa.
No to Dorota właśnie ta, która o tym gummy smile pytała, że pisze, że leczenie ortodontyczne już było właśnie nakładkami, które pani doktor poleca. To można jeszcze oczywiście, wizyta z jakąś tam konsultacją musi być. To znaczy, że każdy lekarz, czy to lekarz ze stomatologii, czy to lekarz z medycyny estetycznej, musi zobaczyć, co jesteśmy w stanie jakby jeszcze pomóc pacjentowi. Jeżeli był zgryz otwarty, leczenie nakładkowe już było. Zgryz otwarty, tak na dobrą sprawę, u pacjentki rosnącej to bardzo duży problem i nie zawsze jesteśmy w stanie domknąć nawet ten zgryz otwarty. Natomiast tutaj oczywiście, wiecie, no nie widzę pacjentki, ale można spróbować toksynę botulinową. Toksyna botulinowa, dosłownie 2-3 kropelki. My tutaj ustami no, pracujemy bardzo dużo, czyli codziennie otwieramy, ziewamy, przełykamy, mówimy, to tak na dobrą sprawę ta toksyna botulinowa też nie działa tak bardzo długo, więc można spróbować. To jest efekt przejściowy, ja tutaj też podsłuchałam Gosiu, jak też mówiłaś o swoim botoksie, więc tak na dobrą sprawę, no przesadziłaś trochę jak najbardziej, ale tak jak mówimy, to są efekty odwracalne, więc mimo takiego komfortu okresowego, a raczej dyskomfortu okresowego dla pacjenta, to pacjent wraca do swojej normalności. Ja chcę wytłumaczyć, że ja nie przesadziłam, bo to było milimetr, ale ja nie mogę mieć w ogóle, bo ja mam bardzo silną ekspresję mimiczną, widzisz, nie? Ja się śmieję oczami, w związku z tym w momencie ostrzykiwania mi ucieka po prostu w inne rejony. To na inną rozmowę zaproszę tutaj do Łukasza Prejbisza, którego uwielbiam z medycyny estetycznej, to nam opowie, jak to działa, ale kontynuujmy może w tych zębach, bo tu bardzo dużo, dzięki Wam w ogóle za bardzo fajne pytania, super pytania zadajecie. Ja też dziękuję, że troszeczkę mogę przynajmniej pomóc. Nie, bardzo tutaj już się wybierają, oni chcą do doktor Violi wszyscy pójść. Chętnie zapraszam, dzisiaj jestem do 19, więc zapraszam. Co Pani doktor proponuje, jak mamy tylko zdrowy korzeń, bez zęba, a chcielibyśmy zęba odbudować? Jak mamy zdrowy korzeń, to ząb musi być, jakby ten korzeń musi być przeleczony endodontycznie, czyli leczenie kanałowe wchodzi w grę. Jeżeli ząb korzenia pozwala, czyli to nie może być po prostu korzeń zgorzelinowy gdzieś tam tkwiący w zębodole, czyli w tej kości, to wkład koronowo-korzeniowy i korona. To jest jedyna odbudowa możliwa na tylko i wyłącznie części korzeniowej zęba. Jeżeli byśmy tego korzenia w ogóle nie mieli, no to wchodzi implant ewentualnie wtedy w grę. Dobra, pojawia się kolejne pytanie. Pani doktor, moja córka 20 lat mając 6 zaczęła leczenie aparatem stałym, lekarz prowadzący nie mając odpowiedniego 4 lata prowadziła córkę, został zwężony górny łuk o 10 mm. Mamy innego lekarza, który próbuje rozszerzyć ruchomym aparatem. Jest efekt, ale nie jest to, co moja córka chce osiągnąć. Czy jest możliwość skorzystania z innej metody? Bardzo długi esej tutaj mi pani Agnieszka napisała, postaram się odpowiedzieć, natomiast kwestia jest tego, że pacjentka 20 lat, to muszę wam powiedzieć, że jej wzrost kośćca już uległ ostatecznemu jakby zakończeniu najprawdopodobniej, takie 99%, więc jeżeli doszło do takiego skrajnego zwężenia w wieku jeszcze rozwojowym pacjenta, a teraz pacjentka już jest w pełni dojrzałą osobą, to tak na dobrą sprawę jedyną metodą poszerzenia szczęki to jest operacja gnatyczna, czyli operacja dzięki chirurgii szczękowo-twarzowej poszerzamy po prostu taką szczękę, czyli tą szczękę, pamiętajmy proszę, że szczęka to są dwie blaszki, które są ze sobą zrośnięte szwem podniebiennym, bo to nie jest jedna kość, tylko to są dwie blaszki, które są po środku jedynek za jedynkami ze sobą połączona, więc tak na dobrą sprawę dochodzi do tego do rozcięcia stricte, tak jak mówię, tak? Czyli na etapie operacji gnatycznej. U 20-latki można jeszcze spróbować poszerzyć tą kość, jest taki hyrax hybrydowy na mikroimplantach. To też jest bardzo duża siła, która jest wywierana na kość. Natomiast oczywiście z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej plus ortodoncja robimy cuda czasami dla tych pacjentów. Natomiast czy o 10 mm poszerzymy szczękę, pamiętajcie proszę, że to też jest zależne od położenia dolnych zębów. My nie możemy sobie od tak, bo chcemy i mamy taki po prostu chęć poszerzyć tyle, ile by góra pięknie, ładnie wyglądała,
bo musimy pamiętać, że leczenie ortodontyczne to jest leczenie zazwyczaj w obu łukach i jakby górny i dolny łuk, czyli górne i dolne zęby muszą później do siebie pasować. Mhm. Czyli jeżeli mamy możliwości poszerzenia w łuku górnym dzięki temu, że będą lepsze kontakty, bardziej prawidłowe te kontakty, bez węzłów urazowych, to raczej posiłkowałabym się ewentualnie próbą tego Hyraxa hybrydowego, czyli na tych mikroimplantach. To jest około 4 mikroimplantów wprowadzanych w podniebienie i na tym montowana jest taka śruba. My tą śrubę sobie rozkręcamy i dochodzi do takiego rozprężenia i do pęknięcia tego szwu podniebiennego. To jest próba taka jeszcze bardziej zachowawcza. Jeżeli to się nie uda, no to wtedy pacjentkę czeka operacja gnatyczna. Oczywiście pamiętajcie, proszę panie, że te wszystkie operacje gnatyczne są to operacje nieodzowne z tym, że my musimy mieć leczenie ortodontyczne. Czyli my znowu z powrotem, ta pacjentka 20-letnia musi założyć aparat ortodontyczny, dochodzi do operacji gnatycznej w trakcie i my jeszcze całą rekonwalescencję musimy mieć przy tym przy obecności tego aparatu ortodontycznego. To nie jest tylko gnatyka, tylko po prostu, no tak jak mamy rękę złamaną, tak? Ona jest w gipsie, jest unieruchomiony staw i staw najbliższy do przodu i do tyłu. Tak samo w jamie ustnej. Rekonwalescencja jest później najważniejsza, czyli żeby unieruchomić, żeby ta kość była w stanie się zregenerować i odbudować, no to rekonwalescencja wygląda trochę traumatycznie dla pacjentów, bo to jest mniej więcej 3 tygodnie, oczywiście z zamkniętymi ustami, z zamkniętą jakby jamą ustną, bo te zęby nie mogą się jakby otworzyć, tak? Nie możemy otworzyć, nie możemy ziewnąć, nie możemy porzucić sobie różnych pokarmów, czyli 3 tygodnie to jest takiego troszeczkę wyciągnięcia z życia codziennego, siedzimy w domu i tylko mówimy do wszystkich po prostu przez zęby, tak jakbyśmy były złe i nie chciało nam się po prostu wychodzić do ludzi. Tu się pojawiają takie pytania, dlaczego zęby po leczeniu, prostowaniu wracają do poprzedniego stanu, czy tak będzie po każdym leczeniu ortodontycznym, plus właśnie podbijają to pytanie, też chciałam spytać o leczenie po zdjęciu aparatu stałego, kilka osób znajomych mówi, że ta wada się niestety cofa. Musimy pamiętać, że to, co się nabroiło przez długi okres w naszym życiu, czyli przez ileś lat, my poprawiamy to około 2 lat, leczeniem tym nakładkowym około roku. To są mimo wszystko bardzo szybkie zmiany, które zachodzą w kości. I tak niestety jesteśmy stworzeni, bo chciałam powiedzieć stworzone, no ale nie tylko nas tutaj pani oglądają, że mamy zakodowaną tą recydywę, czyli mamy zakodowany ten nawrót tego ustawienia zębów, które było sprzed leczenia. Ja mam bardzo dużo teraz pacjentów, którzy są po jakimś już tam leczeniu wcześniejszym i przychodzą do mnie i mówią, pani doktor, no nie chciało nam się nosić żadnych nakładek. Pani doktor, ja nawet nie pamiętam, o co doktor mnie pyta, jakie w ogóle nakładki, jaki w ogóle drut. Bo to w takim slangu to jest drut albo jakaś płytka, w którym po prostu pacjent musi spać. Mówiłam już tutaj, Gosiu, na antenie, że leczenie ortodontyczne to nie jest tylko leczenie 2-letnie, czyli to jest leczenie te retencyjne, które jest bardzo, bardzo długofalowe. To znaczy, że jak jeszcze byłam na studiach, to już było 16 lat temu, jak miałam zajęcia z ortodoncji, to uczono nas, że jeżeli takie średnie leczenie ortodontyczne wynosi 2 lata, to leczenie podtrzymujące, czyli te leczenie retencyjne jest okołoroczne. Ale teraz tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś mnie się pyta, pani doktor, ile będę musiała nosić te płytki, jak długo będę musiała w nich spać, to nie mówi, że no rok i to wystarczy, bo my się zmieniamy, nasza fizjologia się zmienia, my jako kobiety się zmieniamy. Czy to co miesiąc w tych naszych bardzo takich ciężkich dniach, czy jak jesteśmy w ciąży, jesteśmy mamami, czyli karmimy piersią, to ta cała gospodarka wapniowo-hormonalna się zmienia, czyli wpływamy na to, jak zachowuje się kość. A w tej kości są osadzone te zęby, czyli musicie wszyscy drodzy Państwo wiedzieć, że leczenie retencyjne, powiem brzydko, ale tak dosadnie, że to jest leczenie dożywotnie. To od Was zależy, jak długo to ustawienie zębów będzie to takie najpiękniejsze, jakie jest tylko po zdjęciu aparatu. Ja wiem, że ciężko się słucha moim pacjentom, jak rozmawiam na przykład z 12-latką, z 16-latkiem,
to tak nie do końca on myśli, że to leczenie retencyjne jest dożywotnie. Mój najstarszy pacjent ma 68 lat. Jest to pacjent, wszystkie ma zęby swoje, tak? Jakieś tam dwie korony tylko protetyczne i chciał na koniec, złe słowo na koniec, ale chciał poprawić ten wygląd swój estetyczny, bo dochodziło do starć tych zębów, więc jakby pod tym względem, bo tak jak mówię, ja nie leczę ze wskazań estetycznych pacjentów, bo to jest długoletnie leczenie, kosztowne leczenie, no i oczywiście jak weźmiesz jeszcze pod uwagę leczenie retencyjne, to już w ogóle to jest ileś lat po prostu leczenia i konsultacji i kontrolę z panią doktor ortodontą. Natomiast no tutaj pacjent tylko się uśmiechnął oczywiście i mówi, że on dożywotnie raczej nosić to będzie. No ale to jest tylko takie po prostu z życia wzięte, czyli to, że mamy recydywę, pamiętajcie państwo, że ona zawsze będzie. Wcześniej będzie niż później, więc to tylko od nas zależy, od pacjentów, jak będziemy przestrzegać zaleceń po zdjęciu aparatów. Dużo pytań o bruksizm. Jak można skutecznie leczyć? Czy botoks też bruksizmie się używa? Gdybyś o tym powiedziała. Od czego zacząć? Bruksizm tak na dobrą sprawę. Już nam machają, czy musimy kończyć, Małgosiu? Chyba jeszcze nie. Nie. Tak na dobrą sprawę muszę wam powiedzieć, że bruksizm jest to sytuacja w jamie ustnej i ona nie jest do wyleczenia całkowicie. My możemy jakby z nią walczyć, też duże słowo, ale możemy ograniczać pewne skutki bruksizmu w jamie ustnej, czyli nie dochodzi do ścierania twardych tkanek zęba, czyli nie ulega uszkodzeniu też szkliwa jako warstwa ochronna. Nie przeciążamy przyzębia, czyli nie dochodzi do retesji dziąseł, czyli takich ubytków przyszyjkowych, nie zanika kość, w której są zęby osadzone. Natomiast tutaj jest tak, na początek to jest mioterapia mięśni i to jest najważniejsze, bo jak powiem, że najważniejsze w życiu to jest nie stresujmy się, kochani, no to to nie przejdzie. Czy w szkole się stresują pacjenci, czy w życiu takim no już dorosłym, czyli w pracy. Więc tak na dobrą sprawę stres jest nieodzownym takim jakby naszym czynnikiem sprawczym takich tych złych rzeczy w jamie ustnej. Natomiast fizjoterapia to jest najważniejsze, czyli relaksacja. Panie zalecam na jakieś masaże relaksacyjne, takie po prostu chwile tylko dla siebie, żeby to nie było, że jesteśmy w gonitwie praca, dom, praca, dom, praca, dom, tak jak ja czasami tak mi się zdaje pracować. Natomiast później oczywiście możemy też używać toksyny botulinowej do mięśni żwaczy, czyli to są najważniejsze mięśnie, które jakby odpowiadają za otwieranie i zamykanie, tak? Czyli odwodzenie i przywodzenie żuchwy, czyli ta żuchwa idzie w dół albo idzie do góry. Natomiast oczywiście jama ustna, tutaj cały układ stomatognatyczny, to co mam na myśli, to jest coś, co my na stałe używamy. Czyli ten botoks jest mniej więcej taki dość cyklicznie, ale to jest co 2-3 miesiące, bo w tych miejscach najbardziej używanych on nie wystarcza nam na przykład na pół roku. Natomiast proszę pamiętać, że botoks to trochę taka, botoks, czyli toksyna botulinowa, to jest troszeczkę taka droga na skróty. Tak jak my sobie oczywiście poprawiamy, czy urodę, no to co chcemy, tak? Tak na dobrą sprawę, ja skończyłam też studia z medycyny estetycznej, zawsze mówiłam, że ja się nie ostrzyknę żadnego kwasu, żadnego tutaj po prostu żadnych nitek, nic, ale naprawdę musisz mieć czas na to, żeby zapobiegać pewnym następstwom w życiu, które są do nas przypisane. To jest tylko fizjologia, to jest tylko, no, starzejemy się, tak? Albo z godnością, albo mniej z godnością. Natomiast botoks jak najbardziej polecam, ale to jest droga na skróty. Najważniejsze to fizjoterapia, czyli relaksacja po prostu tych mięśni. Oczywiście możemy się posiłkować taką szyną też nagryzową, w której zazwyczaj śpimy, bo jeżeli te napięcia jeszcze jesteśmy w stanie kontrolować w życiu takim po prostu podczas dnia, super, natomiast w nocy niekoniecznie. W nocy niby powinniśmy mieć zamknięte usta, rozkontaktowane te zęby, no ale że te stresy i to wszystko napinamy, to czasami naprawdę dochodzi do skrajnych starć tych zębów, a czasami te korony pękają pacjentom, bo siła uciskowa żwaczy jest ogromna. Więc tutaj bardziej bym zalecała fizjoterapię na początek, ewentualnie z szynoterapią, ale a botoks to już jakby ostateczność, faza taka na skróty. Mhm.
Bardzo Ci dziękuję za tą odpowiedź. Chciałam zapytać o wybielanie. To też nie do końca jest Twoja działka, ale pewnie masz wiedzę, bo w Medicover to robicie. Zwłaszcza, że dzisiaj mamy też promocję, jest w ogóle, będzie dla Was zajebista cena takiego pakiet usług higienizacyjnych na hasło Kawka 15. Macie fluoryzację, scaling, piaskowanie, to wszystko jest za 199, to jest bardzo mało. Ja właśnie się wybieram w przyszłym tygodniu na to, ale też jestem zainteresowana wybielaniem i w ogóle też mnie wiele osób pyta o wybielanie, jakie są metody dzisiaj wybielania, bo ja wybielałam sobie zęby chyba kurde, z 15 lat temu, bo mi się wydaje, takimi nakładkami, które w jakiś płyn tam się na noc robiło się te nakładki i płyn się tam na noc wkładało. Przez 3 tygodnie się z tymi nakładkami właśnie spało i to bardzo dobrze mi zęby wybieliło, to znaczy ja nie chciałam mieć takich efektu lśniących w ogóle amerykańskiego Hollywood. White smile, taki Hollywood smile. Nie, ale trochę czasu u mnie też już upłynęło, a poza tym... Muszę cię podłączyć, Małgosiu, więc cię bardzo przepraszam, bo zaraz mi się komórka rozładuje. A, dobrze. Poczekaj, kochana, ja tylko ty... Tak, znajdę. Ja powiem, że w takim razie, słuchajcie, jeśli macie ochotę skorzystać to z pakietu usług higienizacyjnych, to Medicover Stomatologia, właśnie które Wam pokazujemy tutaj. Oto jest to właśnie miejsce na prostej Warszawie. Na hasło Kawka 15 macie zajebistą zniżkę, dobrą zniżkę. Jaki wypadek, przykro mi. Moje koleżanki już były na piaskowaniu i higienizacji, i fluoryzacji, także jeśli macie ochotę, to Was zapraszam, naprawdę warto. Ale kiedy się zrobi już to piaskowanie właśnie i fluoryzację, to też oczywiście zęby się odświeżają i są bielsze, to w jaki sposób właśnie, Wiola, można jeszcze wybielić zęby? Tak na dobrą sprawę, na rynku my mamy tylko dwie metody wybielania. To jest ta nakładkowa metoda, o której ty mówisz jak najbardziej. Ja bym ją zalecała dla pacjentów, którzy borykają się troszeczkę z nadwrażliwością zębów. Chodzi o to, że my możemy sobie troszeczkę oczywiście stopniować to wybielanie. Zazwyczaj to jest ten preparat, nakładamy sobie na szynę i zazwyczaj śpimy w tym po prostu, bo jest nam najwygodniej. W nocy też jest zmniejszone wydzielanie tej śliny, więc jakby unikamy tego, że jakby połkniemy część tego materiału do wybielania. Natomiast drugą metodę, to jest około 2 tygodni samego wybielania i około 2 tygodni później jakby sam kolor tego szkliwa jeszcze może ulec zmianie. I musimy tutaj pamiętać o tym, że najważniejsza jest wtedy dieta biała. To znaczy, że jeżeli my wprowadzamy materiał, który ma nam rozjaśnić to szkliwo, to musimy pamiętać, że nie może być materiału, czyli produktów z grupy takich brudzących, tak? Czyli na przykład jak przyprawia kurkuma, curry, jakaś papryka, jakieś takie winko rzeczy. Wino czerwone. Winko czerwone odpada, ale na spotkaniu z przyjaciółkami winko białe bardzo proszę, nie ma sprawy. Albo lubię. Też przez słomkę, jakiś albo dobry drineczek, ale przez słomeczkę, żeby jakby uniknąć kontaktu z powierzchnią zębów. Czyli też robimy, robimy sobie takie nakładki na zęby i tam właśnie to też na noc zakładamy z płynem, to tak wygląda? Tak, tak, to co o tym, co mówiłaś, natomiast musimy pamiętać, że ktoś będzie nas kwalifikował do tego zabiegu, bo to jest zabieg bardzo inwazyjny, mimo że pacjentom nie zawsze to się wydaje, że to jest takie inwazyjne, to tutaj to wybielanie powinno być pod kontrolą również lekarza. Nie lepszy jest laser teraz? Nie ma takiego laseru, to jest taka lampa Bywon i to jest wtedy leczenie, wybielanie jakby jednoetapowe, to no znaczy, właśnie, że pacjent z jakby też nie może być ubytków próchnicowych aktywnych i o tym musimy pamiętać i zęby mają być na cito wypiaskowane i usunięty musi być kamień. Nie może być fluoryzacji wykonanej przed zabiegiem, ale konieczna higienizacja profesjonalna, taka w gabinecie stomatologicznym. Jeżeli już się tak kwalifikujemy na to wybielanie, to drugą tą metodą to jest właśnie ta metoda nakładkowa. To jest jedna, a ta druga to jest właśnie to z użyciem lampy. Czyli pacjent na wizycie takiej z wybielaniem, to jest wizyta taka 2-godzinna, i około 3-4 razy taki preparat jest nakładany na powierzchnię zębów. Oczywiście wcześniej są
dziosła izolowane i później jakby zbliżamy do jamy ustnej jak ten ustnik z tej lampy. Ta lampa, promieniowanie, które powoduje nam przyspieszenie tego wybielania, tak? Czyli tutaj możemy sobie skrócić jakby to wybielanie około tych 2 tygodni, tak jak właśnie, my mamy tą domową kurację. To nie jest to lepsze. Rozumiem, że to jest pewnie droższe po prostu, dlatego że jest szybsze. Jest troszeczkę droższe, bo jest szybsze, wiadomo, praca gabinetu, praca lekarza, praca asysty przy tym również na to wpływa, na tą cenę jakby ostateczną. Natomiast tutaj to muszą być jakby no zęby, które nie mamy też nadwrażliwości. Mówiłaś, że to może nie jest do mnie do końca pytanie takie prawidłowe, bo jestem ortodontą, natomiast kwestia jest tego, że ja skończyłam studia tak jak wszyscy inni koledzy i koleżanki i zajmowałam się kiedyś też wybielaniem i ja miałam 2 takie przypadki w swoim życiu, gdzie pacjent mimo wszystko, widziałam coś po oczach, po mimice, że jest coś nie tak, bo ta buzia jest otwarta, nie może zamknąć tej buzi, ale patrzę, obserwuję pacjenta, co się z nim dzieje, tak? To nie jest tak, że nastawiam sobie lampę na 15-20 minut i idę sobie kawkę pić. Kawkę oczywiście piję dzisiaj z tobą i jest super, natomiast jeżeli mamy pracę z pacjentem, to nie, no to pacjent jest najważniejszy. I zapytałam się, czy jest wszystko w porządku i mówi do mnie, aha, 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 po czym widzę, że po prostu płyną łzy i ona nagle mówi, wypluła to wszystko i mówi, pani doktor, nie dam rady. Po prostu jest taka nadwrażliwość czasami podczas zabiegu. Więc tak jak mówię, są plusy i minusy każdej metody. Jeżeli nie zależy ci jakoś tak mocno, mega na czasie, to jak najbardziej ta metoda nakładkowa jest taka, że jeżeli troszeczkę masz tam nadwrażliwości i czasami ta noc, wybudzisz się w nocy, bo jakiś tam dyskomfort większy bądź mniejszy będzie na tych zębach odczuwalny, to na przykład na kolejną noc albo dwie możesz wyeliminować to wybielanie. Troszeczkę te zęby odpoczną jakby i dopiero dalej kontynuować. Przy metodzie nakładkowej, jeżeli preparat jest otwarty, to zazwyczaj to jest około 2 godzin. Cały etap leczenia, czyli cały etap tego wybielania ma po prostu się odbyć i tyle. Ale rozumiem, że efekty są podobnie trwałe jak w przypadku, przepraszam cię bardzo, nakładki jak w przypadku lampy. Tak. Efekt jest zależny, jak zwykle to w stomatologii, zależny jest od pacjenta, od budowy zęba. Im więcej szkliwa, tym łatwiej się powinien pacjent wybielić. Im więcej, jeżeli jest cienkie szkliwo i tak podbija taki bardzo, bardzo żółty kolor zębiny, troszeczkę ciężej jest wybielić takie zęby. I to, o ile tonów wybielimy te zęby, to no też właśnie. Nie jest zależne od firmy, z której użyjemy preparaty. Oczywiście troszeczkę jest zależne od stężenia, jakie użyjemy, bo te preparaty mają swoje stężenia i różnią się między sobą. Mniejsze stężenie, mniej jakby takich właściwości wybielających, natomiast uznając, że 2 osoby użyją tych samych preparatów z tej samej firmy o tym samym stężeniu, możemy mieć coś takiego, że jeden pacjent uzyska prawie śnieżno-biały uśmiech, a drugi może o 2 tony tylko. I to jest różnica indywidualna. I zacznijmy od tego też, że a propos tej trwałości, co mówiłaś, tak. To też miałam jedną pacjentkę, której wybielałam, myślę, że z 15 lat temu te zęby i zawsze jest kontrola po tych 2 tygodniach, czy jest wszystko w porządku, oczywiście ustalamy sobie ten kolor taki wyjściowy i później jak pacjent przychodzi do nas na kontrolę, ustalamy sobie ten kolor, który jakby jest ostatecznym kolorem, bo zawsze ten okres, na przykład po tej lampie, będzie o wiele większy w dniu zabiegu, ale on później jakby dochodzi jeszcze troszeczkę te szkliwo, więc zmienia się troszeczkę ten kolor i może być na przykład mniejsze te wybielanie za te 2 tygodnie, czyli ten efekt ostateczny. Ale miałam taką pacjentkę, gdzie zęby zmieniły kolor na taki naprawdę śnieżno-biały, aż taki troszeczkę w niebieskie wpadające, a swoje zęby na tetracyklinę. Nie była po żadnych lekach, nie była po żadnych tetracyklinach, jej kolor po 2 tygodniach wrócił do koloru z przed wybielania. I mamy tutaj taki dylemat, co się wydarzyło, tak? Niby preparat nowy, otwierany przy pacjentce, oczywiście wzięliśmy to na siebie, ja jako lekarz oczywiście. Pacjentka była zaproszona za kilka tygodni na jeszcze jedno wybielanie i się okazało, że wybielanie, efekty były takie samo, że wybieliła się bardzo, bardzo mocno przy użyciu tej lampy,
ale za 2 tygodnie zęby były takie same jak sprzed wybielania. Więc na przykład no, jej akurat wybielanie niestety jakby tego uśmiechu hollywoodzkiego nie uzyskaliśmy. Jej jedynym efektem takim uzyskania tej poprawy estetyki są licówki albo bonding teraz, tak? Jeżeli nie mamy wady zgryzu. Mhm. A czy nastolatki, u nastolatków też można wybielać? Nie. Pytają, nie. To jest zabieg bardzo inwazyjny, tak jak mówiłam. Oczywiście to nie jest taki zabieg, że leczysz próchnicę, że usuwasz chorobowe zmienione tkanki i zastępujesz jakimś kompozytem. Natomiast nie, to jest jakby zabieg, który jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, czyli powyżej 18 roku życia, świadoma zgoda, żeby mimo wszystko ta dieta biała jest takim słowem kluczowym w metodzie wybielania każdej, czy tej nakładkowej, czy w gabinecie stomatologicznym, bo jeżeli pacjent nie podstosuje się pod rygory nasze tej diety tak zwanej białej, zęby mogą zabarwić się już nieodwracalnie. Mhm. Więc musimy o tym pamiętać. Możemy sobie zrobić super efekt estetyczny, mega piękne, śnieżno prawie białe zęby, jeżeli oczywiście zęby pacjenta na to pozwalają. Natomiast mogą również bardzo mocno się zabarwić. Jeżeli taki barszczyk teraz akurat idzie Boże Narodzenie, ktoś popróbuje barszczyku czerwonego, to zęby będą różowe dożywotnio. Ale po tej lampie może jeść te rzeczy, czy też musi przez jakiś... Minimum 2 tygodnie to jest dieta biała, czyli po każdym wybielaniu to jest minimum 2 tygodnie, po zakończonym wybielaniu, czyli jak metodą nakładkową wybielasz około 2 tygodni, to jakby cały okres leczenia trwa około miesiąca. Jeżeli tą lampą, no to okres leczenia trwa około tego zabiegu, około mniej więcej 2 tygodni. Oczywiście to jaki efekt i jak długo będzie się utrzymywał, zależy od nas, od prawidłowej higieny, od zabiegów higienizacyjnych, takich profesjonalnych w gabinecie stomatologicznym i od tego, jakie pokarmy jakby spożywamy, tak? Im mniej takich rzeczy barwiących, tym lepiej. Oczywiście nie mówię już o paleniu papierosów przy tym, bo tutaj jest absolutnie zabronione, czy podczas wybielania, czy po wybielaniu i oczywiście, no, żeby ten efekt uzyskać taki bardzo, bardzo estetyczny, no to te wszystkie nasze używki i jakieś ulubione potrawy z kary, no to zazwyczaj odpadają już później. No dobra, ostatnie, bo już jest 9:52, zaraz masz pacjenta, a tak nam się dzisiaj... Spokojnie. Dopytać, bo też były to pytania, czy czyszczenie, piaskowanie jest zalecane podczas noszenia aparatu stałego? Tak. Tak, w 100%. Chodzi o to, że mamy bardzo dużo takich szczelin i zakamarków, gdzie mimo wszystko pacjenci nie do końca w 100% są w stanie prawidłowo czyścić te wszystkie przestrzenie, więc zabieg higienizacji, piaskowanie, scaling jak najlepiej zrobi za nas troszeczkę tą robotę. Natomiast pamiętajmy, że tutaj częstotliwość takiej higienizacji zależne jest od pacjenta, od tego, jaki mamy osad, czy w ogóle się pojawia, jak często się pojawia, no i oczywiście kamień, bo to są dwa różne zabiegi, które robimy. Kamień, czyli scaling, to jest usunięcie kamienia, czyli złogów tego kamienia, to jest mnóstwo, to miliony bakterii, które jeszcze destrukcyjnie wpływają nam na przyzębie, odsuwają dziąsła, zanika kość, natomiast tutaj, gdzie mamy przebarwienia na zębach, czyli na przykład od już wcześniej mówiłam, palenia papierosów, tutaj jest dopiero piaskowanie. Mhm. Tak? Natomiast tutaj w zależności jak często, to już jest zależne od pacjenta, ale mniej więcej co 3-4 miesiące ja swoim pacjentom zalecam w leczeniu ortodontycznym. Mhm. No dobra, kochani, słuchajcie, puszczamy panią doktor, puszczamy siebie do życia dzisiaj. Ja was zapraszam na ten pakiet, jeszcze trwa ta promocja, bo ona się już kończyła, ale teraz została wznowiona ze względu na naszą kawkę i ona dotyczy tylko niestety Medicover Stomatologia przy ulicy Prostej w Warszawie, więc trzeba tam pójść właśnie. Tak, warto pójść tutaj gdzie pracuję. Tak, dokładnie tutaj, więc zapraszam was na hasło Kawka 15, pewnie przez jakiś jeszcze czas, ale nie bardzo długi, będziecie mogli sobie w takiej super promocji zrobić to czyszczenie, fluoryzację, scaling i piaskowanie. Ja na pewno też to zrobię i skorzystam z tej zapraszam promocji. Zapraszam serdecznie.
Zapraszamy oczywiście do lekarzy, tutaj do Wioli, w ogóle myślę, że was przekonała. Dzięki bardzo. A to wam wszystkim życzę dobrego dnia, no i uśmiechajcie się szeroko do siebie, do świata, do życia. A my widzimy się jutro z Jakubem Bączkiem, będziemy rozmawiać o samotności. Dziękuję za zaproszenie i oczywiście dziękuję za tak liczne pytania do mnie. Mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłam sytuację takiej skrajnej, ale jeżeli coś, zapraszam na konsultację, wytłumaczymy i oczywiście będziemy rozmawiać o konkretnej wadzie zgryzu konkretnego pacjenta. To jest o wiele łatwiej. Dokładnie. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję, że wróciliście po tej przerwie technicznej. Bardzo to doceniam. I widzimy się jutro 8:15 i myślę, że już będzie bez błędów. Ale błędy są fajne. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia.